Na Sniper Elite 5 czekałem mocno. Gra miała w sumie tak bidny PR, że o mało nie zapomniałem, że tytuł w ogóle wychodzi. Sniper Elite 5 to najlepsza odsłona w serii, ale nie ma co szarżować z pozytywnymi opiniami. Nie jest to gra wybitna, jest dobra, ale posiada swoje problemy. Niemniej, nigdy tak przyjemnie nie oglądało mi się pękających czaszek niemiaszków. My name is Krzysztof Energik Micielski und this is eine Rezension von Sniper 5 for PlayStation 5. Karl Fairbairn powraca. Po wyrżnięciu w poprzednich częściach jakieś 70% populacji Niemiec, tym razem bohater trafia do Francji 1944 roku. Francuzi, jak to Francuzi, totalnie nieprzydatne melepety, których celem było wypełnienie jedynie miejsca w cutscenkach. Nic to. Karl bierze swój wierny karabin snajperski na plecy i samotnie tą Francję odbije. Przy okazji dowie się też o tajemniczym projekcie Kraken, nad którym pracują Niemcy i pokrzyżuje im niecne plany. Historia jest, no cóż, kiepska. Z trudem mi się ją śledziło. Skąpe cutscenki, które miały pchać akcję do przodu, były totalnie nieinteresujące. Projekt Kraken powodował we mnie jedynie wzruszenie ramion. Bardziej mnie interesowały zadania poboczne, które posiadają jakąś mikrofabułę. No ale historia Sniper Elite nigdy nie była jakoś super ważna. Liczył się fan z nieskrępowanej zabawy, a tego gra dostarcza w nadmiarze. Jeśli nie grałeś wcześniej w Sniper Elite, to jest to gra, którą można by określić grą typu stealth, gdzie używając karabinu snajperskiego zdejmujemy nic nie podejrzewających niemiaszków z odległości. Jeśli chcesz sobie radośnie postrzelać z karabinu maszynowego, gra nie narzuca ci, jak masz misję przejść. Możesz niczym Rambo wpaść do bazy z potężnym karabinem maszynowym i punktować niemiachów jeden po drugim, bo niestety zakute nazistowskie łby inteligencją nie grzeszą. Do tego wrócimy. Jednakże jeśli chcesz pozostać duchem, co w mojej opinii jest lepszą decyzją, gra nauczy cię cierpliwości i planowania. A niemal każdy strzał snajperski zostanie okraszony fantastyczną animacją z widokiem organów wewnętrznych, które są masakrowane przez wystrzelone kule. Pękające gałki oczne nigdy nie wyglądały tak dobrze. Gra jest najdoskonalszą odsłoną serii, to bez wątpienia. Dodano kilka nowości, choć ma się wrażenie, że to w zasadzie mission pack do równie niezwykle udanego Sniper Elite 4. Pierwsze skrzypce grają duże i świetnie skonstruowane mapy. Muszę przyznać, że niektóre to prawdziwe dzieła sztuki, na przykład ogromne zamczysko. Każda mapa ma mnóstwo przejść, gdzie można się zakraść, jak i miejscówki, skąd można punktować elegancko wałęsających się na zioli. Budynki na każdej mapie to też nie atrapy. Do niemal każdego można wejść, by zasadzić się w oknie na wroga. Karlowi przyjdzie też wspinać się po winoroślach, niczym w Assassin's Creed, choć niestety wytrawione wódą rzepki w kolanach nie pozwalają mu dowolnie skakać, co niestety prowadzi do absurdalnych sytuacji, gdy Karl nie potrafi przeskoczyć murka, który sięga mu do kolan, a w innym miejscu już przez niego się przedostanie. Czasami krew mnie zalewała, gdy musiałem nadrabiać drogi, bo Karl zdecydował, że niski murek nie jest odpowiedni w danym miejscu, aby go przeskoczyć. Bohater potrafi też schować się w wysokiej trawie, aby uniknąć wzroku ciekawskich Niemców. Jako że jest to gra stealth, będziemy chować się za murkami, czołgać się czy zachodzić niemiachów od tyłu, decydując, czy ich zarżnąć, czy tylko ogłuszyć. Ciała możemy chować do skrzyń lub przenosić w ustronne miejsca. Jeśli takowe ciało zostanie znalezione, to ogłuszonego niemiacha obudzą i oczywiście wszyscy zaczną długie poszukiwania. Dlatego warto zawczasu planować, co i jak chcemy zrobić. Nie raz i nie dwa robiłem ogromne koła, aby zajść wroga od tyłu lub by mieć możliwość natychmiastowego przeniesienia ciała, zanim inny patafian skończy swój patrol. Karl może też skitrać się za winklem i gwizdnąć, co spowoduje, że niezbyt inteligentne niemiaszki przyjdą zobaczyć, co to tak za tym winklem gwizdże. Pomysł był fajny, ale mi się zdarzało punktować z jednego miejsca całe tabuny przeciwników, gdy jeden po drugim szli jak barany na rzeź, aby zobaczyć, co to tam tak gwizdże. W grze dodano kilka nowości, na przykład wabiki na snajperów. Fajnie to wyglądało w materiałach promocyjnych, ale podczas rozgrywki nie użyłem tego ani razu, bo nie było ku temu potrzeby. Wrogich snajperów waliłem z odległości, z której i tak pozostawałem niezauważony. Z kolejnych rzeczy, których nie miałem okazji użyć, to podkładanie min. Dla mnie Sniper Elite 5 to gra stealth, a każde użycie obiektów, które wywołuje hałas, niszczy misterną zabawę w kotka i myszkę, więc
po co? Pewnie są gracze, którzy będą grać w Sniper Elite 5 jak w strzelaninę, ale to z drugiej strony trochę zanegowanie całej koncepcji gry, a twórcy trochę sami starają się ją nam popsuć, dorzucając rzeczy, które mają rozgrywkę stealth zmienić w strzelankę, więc trochę nie rozumiem, jaki był tego sens. Ale Karl to przede wszystkim snajper i to taki wytrawny. Jeśli chodzi o snajperskie rzemiosło, deweloper doskonale to wszystko ogarnął. Karl ze swojej lornety może oznaczać przeciwników. Nie tylko oznaczenie będzie na zawsze, ale też pokaże, czy spacerujący na ziolski żołdak ma coś ciekawego przy sobie. Powróciło znane z poprzednich części maskowanie dźwięku wystrzału. Może to być uszkodzony silnik lub generator, który powoduje hałas. Widzimy to po wykresie fali dźwiękowej na górze ekranu. Jeśli takowy się pojawi, zamaskuje to nasz strzał. Nie zawsze możemy takiego maskowania użyć, więc miejscami może to być burza czy przelatujące samoloty. Było to świetne w poprzedniej części i świetne jest teraz. A satysfakcja, gdy zdejmujemy niemiaszka, który niczego się nie spodziewa i dodatkowo nikt nic nie zauważył, jest ogromna. Bohater dostał możliwość używania kilku rodzajów amunicji. Zwykła wejdzie w niemiecki łeb jak w masło. Półpłaszczowa spowoduje krwawienie i zwabi innych nieogarów w pobliżu rannego kolegi. Amunicja przeciwpancerna unieruchomi i wysadzi pojazdy. No i amunicja ponaddźwiękowa. Ta jest niewykrywalna dla niemieckich uszu. I tutaj kolejna fajna rzecz. Nie zawsze strzał ze snajperki jest możliwy. Jeśli nie mamy amunicji ponaddźwiękowej, zwabi to na zioli do naszej kryjówki. Dlatego Karl ma jeszcze pistolet z tłumikiem na komary, którym można atakować z mniejszej odległości. Widać, że kwintesencją gry była zabawa w snajpera i to się niezwykle udało. Wisienką na torcie są animacje śmierci. O wiele lepsze niż poprzednio. Wystrzelony pocisk leci w zwolnionym tempie. Tym razem możemy sterować jeszcze kamerą i dodatkowo jeszcze zwolnić czas. Gdy doleci do nazistowskiej tkanki miękkiej, dostajemy widok z organami wewnętrznymi i szkieletem i możemy podziwiać, jakie kula robi spustoszenie. Dobrze wymierzony strzał w okolice pszczęki powoduje, że pękną nazistowskie gałki oczne, ale można zasadzić kulę w bebecha albo rozorać części niesforne. Wszystko w pięknym slow-mo z detalami anatomicznymi, aby nic ci nie umknęło. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Choć trzeba przyznać, że po jakimś czasie animacje trochę się nudzą. Zwłaszcza jeśli w moim przypadku 98% strzałów było w głowę. Tutaj mały fun fact. Strzał w głowę przez snajperów uważany jest za nieefektywny, bo kula może ześlizgnąć się po kościach czaszki. Najbardziej śmiercionośny jest uznawany strzał w klatkę piersiową. Prawdziwi wymiatacze zasadzą się na podwójne kile, gdzie kula przebija dwóch stojących za sobą Niemców. Takie strzały sprawią, że buzia się zawsze szeroko uśmiechnie. Fajnie wypadł upgrade oręża. Możemy dorzucić usprawnienia, jednakże usprawniając jeden aspekt, automatycznie obniżamy drugi, więc na przykład możemy mieć potężny zasięg, ale wolne poruszanie lunetą. Ma to sens, bo nie możemy zbudować broni ostatecznej i zawsze coś z nią będzie nie tak. Oczywiście do wypełnienia mamy też na mapie szereg misji. Niektóre odblokują odwiedzając daną miejscówkę, a część z nich mamy od razu widoczną. Tutaj też twórcy wykazali się pomysłowością, bo wiele z nich możemy wykonać na różne sposoby. Zamknięty safe można wysadzić ładunkiem wybuchowym, ale zaryzykujemy to, że przeciwnicy nas usłyszą, lub poszukać klucza, który może mieć któryś z wrogich żołnierzy. Każda mapa ma wysokiej rangi oficera, którego powinniśmy spunktować. Czasami były tutaj ciekawe pomysły. Jednego można otruć, na innego spuścić żerandol, fingując u wypadek. Znajdziemy też misję, gdzie trzeba będzie coś wysadzić. Najczęściej będą to działa przeciwpancerne, czy poszukać jakichś dokumentów. A warto odwiedzić wszystkie miejscówki na mapie, bo deweloper włożył masę pracy, abyś miał co podziwiać. Jeśli jesteśmy skuteczni w zabijaniu Niemców, dostaniemy punkty, które można przeznaczyć na ulepszenie bohatera. I tutaj przyznam, że dawno nie widziałem tak kiepskich i zbędnych perek jak w Sniper Elite 5. Jak wspomniałem, gra jest grą stealth i jeśli chcemy się tego trzymać, to po co mi umiejętność odrzucania granatów? Wiecie, ile razy w grze ktoś rzucił we mnie granat? Ani razu. Zero. Nul. Okej, wydaje się, że są niby perki, które by się przydały, na przykład zwiększenie paska energii, tylko po co? Ten, który masz, jest w pełni wystarczający, a bandaży i apteczek jest mnóstwo. Trzy drzewka rozwoju mają może w sumie dwie perki, które do czegoś się zdadzą. Cała reszta
to zupełnie niepotrzebne śmieci. W grze można napotkać sporo gliczy, chyba najgorsze są te, w których bohater zablokuje się na amen i trzeba odpalać od zapisu, albo takie, w których zabity niemiaszek przeniknie przez podłogę. Miałem taką ciekawą sytuację, gdy zabiłem jednego z wrogich oficerów, który posiadał ważne dokumenty, a ten przeniknął przez podłogę i później wtopił się w miejsce, do którego w żaden sposób nie można było dotrzeć. Takich sytuacji jest niestety wiele. Po mapach przemierzają pojazdy, które miały pełnić dość ważną rolę. Pojazdy pojawiają się znienacka, jeśli nie jesteś uważny, a żołnierze szybko wszczynają regularną bitwę i to jest bardzo spoko. Problem jest taki, i działo się to dosłownie za każdym razem na każdej mapie, że w którymś momencie jeden pojazd, motor lub ciężarówka się na drodze zawiesi i za nim zawieszą się wszyscy. I będą tak stali do końca misji, także przestają być jakimkolwiek zagrożeniem, a stanowią łatwy łup dla Panzerfausta, jeśli odkryjesz w sobie sadystyczne ciągoty. Jeśli chodzi o prawe, jest nierówno. Lokacje kozackie, mnóstwo detali, każde wnętrze posiada jakieś meble, obrazy, nigdy nie są to puste przestrzenie i tutaj wrażenie jest świetne, ale kontrastują one z postaciami, które wyglądają jak zery PlayStation 3. Większość widzimy jedynie w cutscenkach i cóż, no niestety nie powalają. Czasami, jeśli spojrzymy na dalsze lokacje przez liście drzew, zobaczymy, jak na naszych oczach rysuje się linia horyzontu. Tak chyba nie miało być. Natomiast, jak wspomniałem, lokacje są fantastyczne. Zamek w Hogwarcie to pierwszy lepszy przykład świetnie i mądrze zaprojektowanej mapy. Do naszej dyspozycji zostało oddane 8 map. Niezbyt dużo, ale każda z nich, w zależności jak bardzo chcemy ją spenetrować, może zająć 3 i 4 godziny, więc jest całkiem nieźle. A i tak mamy wrażenie, że jest jeszcze coś do zobaczenia. Po przejściu każdej mapki dostajemy ocenę w postaci gwiazdek. Im więcej zadań pobocznych wykonaliśmy, tym więcej gwiazdek. Tak czy tak, przejście całej gry zajęło mi 18 godzin. Przy czym wszystkie mapy poza pierwszą ukończyłem na maksymalną liczbę 3 gwiazdek, więc źle nie jest. Twórcy dorzucili też tryby multiplayer, ale przyznam, że średnio mnie to interesowało. Ciekawym pomysłem jest inwazja państwa Osi, gdy do naszej gry może dołączyć inny gracz, który będzie próbował nas skapiszonować. Pomysł podobny jak w Deathloop. Inne tryby zabawy jakoś mnie nie porwały i miałem wrażenie, że wrzucone zostały trochę na siłę, choć pewnie znajdzie się kilku chętnych do pogrania w trybie przetrwania, czyli hordy. Podsumowując, Sniper Elite 5 to dobra gra. Niewybitna, ale do zagrania i na pewno będziesz świetnie się przy tym bawił. Jeśli lubisz Sniper Elite, nie masz się nad czym zastanawiać. To najlepsza odsłona serii, ale na pewno nie nazwałbym jej next genową. Na uwagę zasługują nowe killcamy i jeszcze raz wspomnę o tych rewelacyjnych mapach. Drobne błędy czy glitche nie powinny przeszkadzać aż tak bardzo, jeśli będziemy pamiętać o regularnym zapisywaniu. Poza tym samotne wybijanie setek niemiaszków jest radosne jak nigdy przedtem.